projekt jest finansowany z norweskiego mechanizmu finansowego oraz z budżetu państwa. Projekt trwał 2 lata, ale tak naprawdę przygotowanie do projektu trwało przynajmniej rok wcześniej, ponieważ składało się z kilku etapów, żeby miasto otrzymało te 16 milionów złotych. I szczerze mówiąc, najważniejsze punkty to jest kwestia przedsiębiorczości, przestrzeni dla startupów, przestrzeni dla mieszkańców, czyli też ta kwestia powiązana z ekologią, 2 tężnie solankowe i za chwilę otwarcie parku hutniczego, do którego serdecznie zapraszamy, ponieważ ta przestrzeń jest o tyle ciekawa, że ma być dostępna dla wszystkich, też czyli będzie dostosowana także dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem jest kwestia partycypacji, czyli tutaj stawiamy również na rozwój instytucjonalny. W ramach tej partycypacji ostatnio uruchomiliśmy nowy moduł do konsultacji społecznych w naszej aplikacji Zabrze w sercu Śląska. Ten projekt ma za zadanie integrować mieszkańców, dlatego jest taki wieloprzestrzenny. Mamy właśnie te działania inwestycyjne, mamy te działania miękkie. Działania miękkie właśnie zarówno dla mieszkańców, jak i dla urzędników. I tutaj mówimy o urzędnikach bardzo szeroko. Nie tylko pracownicy urzędu, ale także pracownicy naszych miejskich jednostek. Więc integracja jest wielopoziomowa. I mieszkańcy, i pracownicy instytucji publicznych. 4 lata temu rozpoczęłyśmy jako zespół Związku Miast współpracę z Zabrzem. Pracowałyśmy nad wnioskiem do tego programu. Udało się przedostać do listy laureatów, pozyskać dofinansowanie i zrealizować działania. Przede wszystkim są to takie drobne interwencje w przestrzeń publiczną, takie jak 2 tężnie, które powstały w dzielnicach. Jest to też większa interwencja w ogromny obszar parku hutniczego, który zmienił się nie do poznania. Myślę, że to będzie tego lata miejsce, gdzie wszystkie grupy zabrząd będą spędzać czas na zewnątrz. Ale miasto przeprowadziło też szereg niezwykle istotnych działań z mieszkańcami. Za nie odpowiadali partnerzy, tak jak Akademia Śląska, Politechnika Śląska, Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu. Były to też działania ekologiczne. Myślę, że każdy mieszkaniec Zabrza w którymś momencie o nich słyszał. Politechnika Śląska miała przyjemność być partnerem w tym projekcie. My tak naprawdę mieliśmy 2 duże działania w tym projekcie. Pierwsze działanie dotyczyło opracowania miejskiego standardu dostępności i drugie, naprawdę duże działanie dotyczyło edukacji ekologicznej. Przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne, a właściwie prowadzimy je jeszcze nadal, dla praktycznie wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków do seniorów. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że w warsztatach wzięło udział ponad 300 osób i myślę, że to nie koniec. To wspaniały projekt, który pozwala zaangażować mieszkańców Zabrza w rozwój miasta, a też pozwala sięgnąć po te efekty, które udało się wypracować różnym grupom społecznym. Największym beneficjentem środków norweskich jest młodzież, są emeryci. W związku z powyższym bardzo się cieszę, że te 16 milionów, które pozyskaliśmy z środków norweskich, nie tylko są dedykowane inwestycjom, ale przede wszystkim dedykowane są ludziom.